kolejnym filmie. Dziś postanowiłam pochylić się nad tematem kredytów frankowych. Niniejszy film nie będzie stanowił jednak odnośnika do konkretnej sprawy, umowy, jej zapisów czy wyroków. Będzie on krótkim poradnikiem, od czego zacząć, gdy posiadasz taki kredyt, co musisz mieć na uwadze, decydując się na dochodzenie swoich praw w sądzie i jakie są opcje. Zapraszam! Zaczynając dzisiejszy filmik, który ma charakter poradnikowy, jak wspomniałam, od początku powiem, że najpierw powinniśmy zgromadzić dokumenty dotyczące zawartej umowy kredytu. W szczególności odnaleźć należy samą umowę kredytu, regulamin udzielenia kredytu, wszelkie aneksy do umowy kredytu, oświadczenia, które podpisaliśmy, zawierając umowę. Ważne jest, by nie zapomnieć, gromadząc te dokumenty, o jakimkolwiek z nich. Jeśli nie mamy w domu tych dokumentów, można zwrócić się do banku o wydanie duplikatu. Należy się również w związku z tym z jakąś opłatą, którą bank pobierze w związku z ich wydaniem, choć nie jest to konieczne. Czytając umowę, trzeba upewnić się, że kwota kredytu jest wyrażona we frankach. Wtedy mamy do czynienia z kredytem denominowanym lub jest wyrażona w złotówkach, ale przeliczona w oparciu o franki szwajcarskie, od ich kurs. Wtedy jest to kredyt indeksowany. Jeżeli mamy już wszystkie dokumenty i ustaloną kwestię, jaki rodzaj kredytu mamy, posiadamy, jest to kredyt denominowany czy indeksowany, należą podjąć decyzję co dalej. Trzeba również mieć na uwadze kwestię przedawnienia. Zasadniczo ten termin do nowelizacji z 2018 roku wynosił 10 lat i do umów zawartych przed tą datą nadal jest stosowany. Obecnie wynosi 6 lat. Zaznaczyć trzeba, że przedawnienie roszczenia jest niezależne od wpłacanej kwoty rat. Tym samym nadal możemy ich dochodzić. W zależności od sprawy można również próbować przerwać bieg przedawnienia, składając zawezwanie do próby ogłodowej. Ta informacja tylko sygnalizuje, nie będę rozwijała tematu. Można samemu składać pozew i analizować umowę lub zgłosić się do profesjonalisty, aby tego dokonał. Jeżeli decydujemy się na samodzielną walkę, trzeba liczyć się z tym, że temat nie jest łatwy. Jeżeli chcemy skorzystać z udziału profesjonalisty, najlepiej zacząć od porady prawnej, analizy zgromadzonych dokumentów, której dokona profesjonalista. Uzyskamy w ten sposób obraz naszej sytuacji i będziemy mogli podjąć decyzję, co dalej. Jeśli zdecydujesz się iść dalej, czyli skierować sprawę do sądu samodzielnie czy z udziałem profesjonalisty, kolejnym krokiem jest wystąpienie do banku o zaświadczenie o kredycie. Do pozwu potrzebne są informacje o dacie wypłaty raty lub rat i spłacie kredytu. Historia spłat również jest potrzebna. To w zależności od banku podlega opłacie, w każdym banku będzie pewnie ona inna. Zaświadczenie to załącznik do pozwu. Dalej należy wliczyć, jakie mamy roszczenie wobec banku. Potrzebne jest nam to do realizacji kolejnego kroku, czyli wezwania banku do dobrowolnej zapłaty, czy złożenia reklamacji i pozwu. Nie będę mówić o tym, jak wylicza się roszczenie, nie tego dotyczy film. Dodam, że można próbować zrobić to samemu za pośrednictwem specjalnych kalkulatorów dostępnych w sieci lub różne osoby oferują takie usługi również za pośrednictwem różnych stron internetowych. Jeżeli zlecimy sprawę specjaliście, zwykle on zajmuje się tym lub osoby lub podmioty z nim współpracujące. Wyliczenie nie jest łatwe, wymaga wiedzy również z zakresu bankowości. Błąd może powodować zaniżenie roszczenia lub częściowe jego nieuznanie. Skorzystanie z opinii biegłego czy osoby, która posiada specjalistyczną wiedzę, równa się również niestety koszt. Kolejny krok to wezwanie banku do dobrowolnej zapłaty wyliczonego przez nas roszczenia. Najlepiej w trybie reklamacji. Jest to próba porozumienia się z bankiem, zanim przejdziemy na drogę postępowania sądowego. W praktyce jednak z reguły sprawa trafia do sądu. Uzyskamy jednak odpowiedź od banku, która będzie stanowiła załącznik do... Mając już za sobą drogę, o której powiedziałam wcześniej, bez względu na to, czy działamy sami, czy działania te przejmuje w naszym imieniu profesjonalista, można złożyć pozew. Tutaj uwaga, pozew podlega opłacie stałej. W maksymalnej wysokości wynosić ona może 1000 zł. Trzeba liczyć się również z kosztem apelacji, jeżeli będziemy ją wnosić. Pozew i jego konstrukcja jest uzależniony od umowy, indywidualnej sytuacji. Tej kwestii absolutnie nie poruszam. Wspomnę tylko o konsekwencjach pozwu i jego złożenia. Sąd może
konsekwencji orzec o unieważnieniu umowy wówczas, gdy uzna, że jest ona sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa lub gdy po usunięciu z umowy klauzul niedozwolonych, czyli niezgodnych z prawem, umowa ta nie będzie mogła być wykonywana, a skutek będzie taki, że umowę traktuje się jakby nigdy zawartą nie była. Może również sąd orzec o przewalutowaniu kredytu na złotówki, czyli odfrankowieniu, gdy uzna, że zawarte w umowie zapisy rzeczywiście mają charakter niedozwolony, lecz umowa może być dalej wykonywana z ich pominięciem. Dodam jeszcze, że fakt złożenia pozwu nie równa się zaprzestanie płacenia rat kredytu. Na koniec, podsumowując, opowiem tylko ogólnie o kosztach. One kształtują się różnie, zależy od tego, czy działamy sami, czy z udziałem profesjonalisty. Wysokość stawek jest różna. Ja tylko podsumuję, jakie koszty mogą się na to wszystko składać. Będzie to koszt ewentualnej porady prawnej, uzyskania zaświadczenia z banku, reklamacji w przypadku sporządzania jej przez np. profesjonalistę, wyliczenia roszczenia, sporządzenia pozwu, prowadzenia sprawy przez profesjonalistę. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że filmik będzie stanowił poradnik i pomoc dla osób zainteresowanych tematem. Zapraszam na kolejny film na Instagram oraz do zadawania pytań w komentarzach.